Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Klasyka gatunku partii rządzącej w postaci wrzucania w ostatniej chwili niezwykle ważnych ustaw dla pracodawców, dla przedsiębiorców, dla pracowników. Jak bowiem można nazwać zaniedbanie dwuletnie? Mieliście 2 lata, panie ministrze, na zaimplementowanie dyrektywy unijnej. Tak traktujecie przedsiębiorców. Chociażby pana obecność jednej osoby z rządu świadczy, jak w Polsce są traktowani przedsiębiorcy. Tak ważna ustawa, trzymana 2 lata. Dzisiaj jeden przedstawiciel rządu. Moje pytanie do pana ministra. Co w momencie, kiedy tak skomplikowane zapisy ustawy nie zostaną na czas wdrożone przez przedsiębiorców? Kto zapłaci za to? Jakie kary spotkają ich? Czy za opieszałość rządu koszty poniosą polscy przedsiębiorcy? Czy tak wspieracie polską przedsiębiorczość i pracowników, że wrzucacie w ostatniej chwili, na 15 dni przed upływem terminu, niezwykle ważną ustawę, z której może skorzystać tysiące polskich pracowników i tysiące polskich firm? Dla mnie, jako byłego przedsiębiorcy, to jest po prostu skandal. Tak się w tym kraju traktuje biznes. Dziękuję.